Maraton. Najdłuższa walka z własnym zmęczeniem i powietrzem zmieniającym się w płynny, gorący ołów. Najdłuższy bieg po to, by krzyknąć zwycięstwo. Jak grecki żołnierz Filipides, który mieszkańcom Aten przyniósł tę wieść i padł, martwy, powalony wielkim zmęczeniem. Przed siebie tą starą białą drogą, starą drogą do Aten z Maratonu. Bieg jak jeleń, gdy wypłoszony z gaju przez myśliwych i przez ogień. Bieg przez góry, bieg wzdłuż morskiego brzegu, z Maratonu, wzdłuż brzegu aż do Aten. Bieg jak echo i jak nowina nagła, przez kotliny i przez skały. Filipides biegł sam. Nikt nie mierzył jego czasu. Nikt nie usiłował go wyprzedzić. 2386 lat po nim biegło już 25 maratończyków. Ale znów tylko jeden mógł krzyknąć zwycięstwo. I znów był to Grek. Ubogi listonosz Spyros Luis, na którego po drugiej stronie mety czekała fortuna. Biegł przez góry, biegł wzdłuż morskiego brzegu, z Maratonu, wzdłuż brzegu aż do Aten. Bieg jak okrzyk, jak silny okrzyk życia, do upadku, aż do ciszy. Maraton. Najdłuższa walka z własnym zmęczeniem. Najdłuższy bieg po to, by krzyknąć zwycięstwo. Zwycięstwo nad słabością własnego ciała, nad słabością innych biegaczy. Zwycięstwo nieokupione krwią pomordowanych, ani łzami, ani zniszczeniem. Ale zwycięstwo w szlachetnej walce, po której pokonani serdecznie ściskają prawice zwycięzcy. Czy ludzie koniecznie muszą się zabijać? Zapytał kadet Akademii Wojskowej Pierre de Coubertin. Odpowiedział sobie i światu: nie, nie muszą. Młodzi mężczyźni winni zrzucić mundury i zamiast na frontach walczyć na stadionach. Pierre de Coubertin wyszedł z Akademii Wojskowej, by już tam nigdy więcej nie wrócić. Spojrzał w niebo i ujrzał złoty helleński dysk i gołębie zamiast obłok pękających szrapnelu. I pomyślał, że miasta zamiast koszar winny mieć sportowe stadiony. Czy ludzie koniecznie muszą się zabijać? Zapytał przed laty kadet Pierre de Coubertin. Czy ludzie koniecznie muszą się zabijać? Pytamy dzisiaj my, olimpijczycy, ich matki, siostry, ojcowie i bracia. Nie, ludzie nie muszą się zabijać. Ludzie winni mierzyć swe siły w szlachetnej walce na stadionach sportowych.